Czy ja mógłbym cię namówić, bo chciałbym sprawdzić, czy jesteś facetem, który ma ten luz i tą umiejętność, bo myślę, że publiczność, szczególnie, że Kizo przyniósł dla każdego płytę Pato Celebryta, publiczność też chce usłyszeć, czy Kizo daje radę na żywo! Halo, halo. Daj jakiś weselny bicik, taki weselny. Weselny bicik? Weselny, weselny. Proszę. O nie, za szybko. A to wybiemy, to wybiemy. Wszyscy. Ja mogę być królem disco, a ty zawsze będziesz p***ą. Hotel Bristol w Berlinie, mój człowiek w kominie. Ten rap kiedyś za mną zatęskni, pokolenie tęskni w końcu wyginie. Piszę z nią SMS-ki zawsze, jak się opalę po drinie. Dziękuję, dobrej nocy! Ty! No widzisz, i o tym... Mam świetny żart. No dawaj. I na to sprzedają bilety. Nie, nie, no i o tym, i właśnie o tym mówiłem. To mi się właśnie chce bawić, no cały się będę tu przychodził i teraz spinał jakby co. Ale wiesz, że już wcześniej... Dobranie koncertów, no, mam swoje koncerty, prawda? Na które wszystkich zapraszam. Wiem, że będzie trasa niedługo promująca płytę Pato Celebryta. Tak, lada moment. No, ale czy nie boisz się, że połączenie, bo jednak estetyka takiej prostej melodii, przaśnych tekstów oraz estetyka niby muzyki ulicy, tego mentalnego getta, czy to się łączy, twoim zdaniem, disco polo i hip-hop? Czy to nie jest, mówiąc... Znaczy, ja nie mam zamiaru w żaden sposób łączyć disco polo z... No właśnie słyszałem. To był performance artystyczny. Mhm. No. No, nazwijmy to performance. Nie podobał ci się? Nie bardzo. No, więc... Ja sobie to wędzę do komórki, jak będą do mnie dzwonili z... od komornika. Z urzędu skarbowego. Tak. Nie, w żaden sposób nie mam zamiaru, wiesz, jakby mieszać disco polo z ulicznym hip-hopem. Dobrze. Panie Boże.